Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Polska w 1939 roku walczyła w II wojnie światowej pod przewodnictwem Keanu Reevesa? Pewnie nie, bo to wyjątkowo dziwny scenariusz, ale dzisiaj pokażę wam, co by się stało, gdyby faktycznie tak było. A to wszystko za sprawą modyfikacji Wielka Cybernetyczna Polska Cyberpunk 1936. A takiego Hearts of Iron 4 możecie sobie kupić na stronie neba.com, bo jest tam jakieś, nie wiem ile dokładnie, ale z tego co pamiętam jakieś 400 chyba złotych taniej, coś takiego. Jakieś w ogóle potężne pieniądze, więc jeżeli jesteście fanami albo zawsze chcieliście sobie kupić tą grę, to możecie to zrobić właśnie na stronie neba.com i możecie też użyć mojego linka, tak też mnie wspieracie. Dzięki, zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku postanowimy podbić wielką cybernetyczną, cyberpunkową i technologicznie zaawansowaną Polską, cały świat, a przede wszystkim obronić się i przetrwać II wojnę światową. Taki jest dzisiejszy plan, czyli pod przewodnictwem Keanu Reevesa z partii faszystowskiej spróbujemy zwyciężyć i sprawić, by Polska była po raz kolejny wielka. Od razu robimy wzmocnienie państwa polskiego i powiem wam tak, grałem już i przegrałem. Royce. I to nie jeden raz, bo później przegrałem znowu. Zgankowali nas, k***a. I znowu. Uj. Nawet nie macie pojęcia, jakie to jest ciężkie dla mnie, żeby nawet tak wzmocnioną cyberpunkową Polską przetrwać, ale to ostatnia próba, więcej już nie będzie, jestem przekonany, że tym razem sobie po prostu rozkwaszę przeciwnika, tak? Taki jest dzisiejszy plan. Standardowo na sam początek idziemy oczywiście mechaniczne podstawowe narzędzia, inżynieria, co tam się jeszcze robi, jakieś budowa chyba. I budujemy fabryki cywilne, nie wojskowe, ponieważ nie mam większego wytłumaczenia, po prostu robimy takie fabryki. No i pozostaje nam teraz tak naprawdę czekać, nic więcej nie będziemy robić oprócz produkowania broni, robienia dywizji i przygotowywania się na wojnę światową. Dobra, wzmocnienie państwa polskiego się zrobiło, idziemy teraz w cyberpunk. Tak jest i dostajemy zupełnie nowe drzewko. Mamy tu jakieś w ogóle 100 fabryk czy 150 fabryk. Mamy wybitnie świetne bonusy wojskowe i mamy cele na praktycznie cały świat, także myślę, że spoko. Witaj samuraju, robimy sobie cel aktualnie narodowy. Witaj samuraju, mamy miasto do spalenia. Witamy w nowym świecie. Ostatnimi czasy w nadwiślańskim kołchozie nie dzieje się najlepiej. Mówiąc krótko, lud domaga się Berlina w płomieniach, by polska flaga zawisła z bramy branderburskiej. I Polska ponad wszystko. Twoje możliwości pozwalają jednak na znacznie więcej. Masz nie tylko miasto do spalenia, ale i cały świat do podbicia. Powodzenia, Warszawa zmienia się na Night City, a Keanu Reeves zostaje przewodniczącym naszej pięknej, wspaniałej Polski. Wspaniałej cybernetycznej Polski. I oczywiście inwestujemy teraz w balistyka cybersieci, bo to jest turbo istotne, żeby teraz jak najwięcej tych fabryk mieć, żeby je jak najszybciej tutaj, no jak najszybciej z nich korzystać przede wszystkim, tak? Zakłady zbrojenia narodowego albo najnowsza technologia 7G. Chłopie, oni mają 1G, my już 7. Okej, okay, geniusz mechanizacji, tutaj jeszcze cyk, kwantowy środek zaradczy. Nie mam celu, więc wybierzmy reformę armii, żeby miał już sobie template'y porobił. Powołanie sztabu do cybermilitaryzmu. Bierzemy reforma cyberarmii. Dostaliśmy zupełnie nowych generałów. Jakiegoś tu John'ego Silverhanda, Evelyn Parker, bla bla bla. No wszyscy są wyjebiście ulepszeni. Mamy super statystyki. Wydaje mi się, że Royce to jest albo Adam Smasher. Wydaje mi się, że Adam Smasher będzie tutaj zarządzał dywizjami, które zaraz nie będą się nazywać tak, jak się nazywają oczywiście. NCPD. Pakt antykominternowski odmawiamy. Oj, Niemcy to już muszą strać w gacie, jak widzą tu. Chłopie, Keanu Reevesa. Na czele. Dobra, i generalne ulepszenie sieci fabryk cywilnych. I powinno być git. Dobra, i teraz myślę, że powoli idziemy w jakieś tutaj nowa generacja przygód w wielkim świecie. Zwiększa populację faszyzmu w Polsce elegancko, to mi się podoba. Częściowy pobór, żeby mieć oczywiście z czego tutaj jednostki tworzyć. No co, minęło chyba z rok w ogóle. Szybki raport dla widza. Robię jednostki, nic się w sumie nie zmieniło.
Wystawiam, robię jeszcze więcej. Trochę tych jednostek planuję mieć. Na razie mam wszystko na minusie, ale spokojnie, bo nadrabiam. Wydaje mi się, że template jest dość solidny. Także nie powinno być większego problemu. No i oczywiście czekamy na to, aż Niemcy wypowiedzą nam wojnę. Dostałem też fajne duchy narodowe, to znaczy czołgi lekkie, koszt produkcji, artyleria minus 20, piechota minus 20, zorganizowanie armii, reorganizacja dywizji, ludność w wieku poborowym, tempo budowy fabryk wojskowych, zdegenerowany kod jednostkowy. Cały czas się rozwijamy prężnie. No i co? Co tu więcej w sumie mówić? Jest mega generalnie dobrze. Aneksja Zaolzia. Czechosłowacja rozpada się na naszych oczach. Oczywiście tutaj Niemcy przejęły Czechosłowację. Więc musimy jak najszybciej przejąć tereny zamieszkałe przez Polaków, zanim zrobią to Niemcy. No i odzyskujemy Zaolzie. Potężny region z 150 tysiącami ludzi. Tak jest. Wielkie boom. Wytoczyć broń ostateczną. Doda nam to ładunki jądrowe. Do gierki. Spox. Cel. Niemcy uzasadniałem. No i w porządku. Nie w porządku, bardzo w porządku. Gdańsk albo wojna. No to Gdańsk od zawsze był polski i nawet sobie przez chwilę nie wyobrażam, żeby kiedykolwiek miał być inny niż polski. Także dziwne, że w ogóle Niemcy z tak małą ilością tych mnie zaatakują. Jak nam idzie? Ho, 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 zajebiście nam idzie, tylko... Oj, nie obstawiłem frontu! Dobrze, że zrobiłem zapis. A da się to tak teraz rozciągnąć? Się da. Herz of Iron to jest świetna gra. A da się, dobra, nie było tematu. Powinniśmy sobie poradzić z przeciwnikiem, troszeczkę go przepchać. Okej, okay, tak pół na pół widzę jest, tak pół na pół. No na pewno zjemy mu to tutaj, tą miejscówę. Nie ma co też na hama biec do przodu, także spokojnie, spokojnie panowie. Delikatnie. Ha, Wielka Brytania nas zaprasza do frakcji, a ja po prostu akceptuję, bo nie ma tu co. Wy do środka, panowie, do środka. Królewiec już jest nas. Zaraz tam podeślemy 110 jednostek. A ja mam jeszcze marynarkę wojenną. Zawsze o tym zapominam. Nie wiem, zaminowujcie tu czy coś. Udało się, dobra. I co? I spróbują pójść do przodu, nie? Na razie wszystko jest na plusie, także spoko. Powoli sobie pchamy, powoli idziemy do przodu. Super, wojna nie wydaje się być... Nie wydaje się, że będzie długa. Czekaj, kto przygotowuje na mnie? Rosja. No to będziemy musieli ze 100 dywizji odciągnąć. Szkoda. Szkoda, że ta zawsze pieprzona Rosja. Ale i tak może się uda iść do przodu. Nowa haubica, super. Ale to są mocne, ale to jest mocne dywizje, co zrobiłem. Ja próbowałem wcześniej różnych, naprawdę różnorakich rzeczy. To, te dywizje, co tu zrobiłem, to jest miazga. Olej, idą do przodu jak czołgi. Serious? Dobra, zaczynamy przegrywać, także może byśmy się zatrzymali. Idą do przodu jak czołgi. Już nie ma co pchać na razie. Szczególnie, że Rosja też stwierdzi zaraz, że też chce w nas wjechać i... No i może być problemos. Udało się zatopić? What the shit? Dwa statki te podwodne, zarąbiście. Okopiemy się i będziemy stali. Gorzej właśnie, że nie mam stali. Mega śmieszne. A puśćmy może plan. Zobaczmy. No średnio się uda tam popchać cokolwiek. Nie mam konwoi, cholera. Okej, okay, w ogóle wszystko mi się fajnie uzupełniło. Co jest super. Nie wiem, czy to niedobry pomysł, żeby teraz na chwilę plan puścić. Tak tylko zerknąć chciałbym. No. No średnio, a jednak. Węgry dołączałem do frakcji oś. A czy to nie oznacza zagrożenia? W postaci Węgrów, którzy mogą mnie zaatakować, jak są teraz z Niemcami? Chyba tak. Ale jestem bezpieczny. Ha, 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 lamusy. Akurat pierwszy raz w życiu nie przeklikałem randomowo wiadomości i nie miałem wyjebane, więc... Szef. O, nie... Oho, ho, ho, ho. 8 dywizji mi pchają? Te dywizje, co tu zrobiłem, to jest miazga. No i co? Trochę se tak postoimy, bo nie ma co tu ukrywać, że ani ja nie wjadę do Niemców, ani Niemcy nie wjadą do mnie, ani Rosja nie się nie przebije. Będziemy sobie tak stać i się strzelać będziemy. Może uda się jedną potężną prowincję zająć. Polska górą. Polska górą. Tak jest.
O chłopy, dwie prowincje. Ajeja, jednak nie. Niemcy atakują i kurwa widzę, dobrze im to idzie. No na razie kumple z Francji nic nie robią. To taka druga wojna światowa, ale wszyscy tak. Coś tam stracimy na pewno prowincji, ale... O kurde, Ruski ruszyli. Oho, wszyscy ruszyli niestety. Fajnie by było nie stracić tych prowincji, nie? Bo tu są... Niektóre prowincje są fajne. To już w ogóle jest jaka zajebista prowincja. Moja ulubiona. Ja pierdolę, no. Francja upadnie. Francja, chłopie, upadnie, bo Włochy, rozumiesz? Wjechały im od dołu. No, co to jest za gra, k***wa? Ale to wygląda. Polska dzielnie się broni na środku. Znaczy broni się. Właściwie to my chillujemy bombę, więc chill jest. 41, ja mam wyrąbane jajca. Widzę, że Niemcy ściągły jednostki w ogóle z frontu. Ha, 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 ściągły jednostki z frontu. Także idziemy do przodu. Nie ma co się zastanawiać. Siema, ja pod Berlinem. Siema, upadek Berlina. Nice, nie było to jakieś mega ciężkie w ogóle. Czasochłonne, ale nie ciężkie. I to w ogóle nie mają jednostek na północy, więc... Dobra, 24 dywizje, żebym się teraz nie pogubił, co, kto, gdzie. 24 dywizje pójdą tutaj. One będą miały kolor jakiś inny, na przykład czerwony. I to będzie dywizja śmierci. Ona ma za zadanie iść do przodu za wszelką cenę w ogóle. Nie no, za wszelką cenę to nie, ale... Ale powinniśmy sobie na chillku poradzić. Free prowincje, no nie... Jedna jednostka, no halo. To byście ogłupieli do końca już. Idźcie po prostu do przodu, co? Podzielcie po prostu Niemcy na pół. Dobra, robimy tutaj jakąś artylerię, coś. Jak widzicie już... Naprawdę spora ilość Niemców do piachu poszła. Tu są free prowincje, ja nie wiem czemu nie wjeżdżamy do Dortmunda, jak tam taki chłopie klub jest sportowy. Przecież to... Borussia Dortmund, chłopie, a my tu stoimy i wiecie, Janka palimy. Dajcie spokój, nie? Ja praktycznie nic nie produkuję niestety teraz też. O, tu widzę też free prowincje, no to panowie, no to... W sumie chyba po prostu... Może idźmy do przodu, co? Powoli sobie Lipsk zajmijmy. Za friko jest, panowie. Tylko widzę, że ten plan coś mi się tu zepsuł. A czekaj, bo ja na ruskich idę. Oj, to nie taki był plan. Ale jak widzę, plan działa. Ruscy też przepchani. Ale już starczy może, bo już, to już za dużo chyba trochę. Już tak aż szaleć nie będę. Jednak za malowo tu dość do zaopatrzenia i wszystkiego. Okej, zaczynamy przegrywać i to jest ten moment, kiedy po prostu się powstrzymujemy przed dalszym atakiem i chillujemy tak zwaną bombę. Chyba do Norymbergi. Idziemy. Jak nie do Monachium. Praga za friko? Takie buty. A tutaj? Tutaj widzę też chyba za friko wszystko. Siema, słyszałem, że Hamburg za darmo jest oddawany. Ue, okrążyli mnie! Jednak geniusz taktyczny Niemców! Cholera blaszka. Wycofuję się jednak. Nie, ten Kirk to jest na wschodzie, po chuj tam puszuję go. Zawsze mi się myli. Chociaż widzę, że sobie też fajnie radzę tu na tym wschodzie. O, tutaj na pewno z dobranoc mówimy przeciwnikowi. Hamburg też już papa. Świetnie się tu spędzało czas razem z panowie Niemcy, ale życzymy słodkich snów i przede wszystkim wiecznych snów. To najważniejsze akurat. O, krążyli mnie niedobrze! Kurwa, no, moje jednostki. Dobra, puszujemy wszędzie. Niemcy, puszujemy Rosję. Wszędzie jest pushing. Nowe 22 dywizje? Świetnie, bardzo mi się to podoba. O, kolejne 22 dywizje. Mamy 45 dywizji, z którymi możemy zrobić wszystko, bo one nie są przepisane nigdzie. No ale na razie chillujemy bombę. Straciliśmy już 1 000 000 ludzi, to dużo. Ale za to, no, umówmy się. Spuszowaliśmy i to potwornie. Raczej było warto. Okrążonko, no i co? Powoli to samo robimy cały czas w sumie. Po prostu próbujemy wyeliminować wroga. Nawet nie próbujemy, ostatnio nam to całkiem nieźle wychodzi w ogóle. Oj, przeciwnik to już nie ma za dużo co robić. Chyba puszczamy też Evelyn Parker, niech sobie idzie do przodu. Chyba puszczamy też Adama Smashera, niech sobie idzie do przodu. Front wschodni bardzo fajnie idzie. Trochę mnie wypychają, ale... Rzesza Niemiecka upada, dostajemy 50% jakichś tutaj haubic i wszystkiego innego. Super, z drugiej strony nie super, bo tutaj szybciutko front trzeba naprawić. Robimy im tutaj niespodzianeczkę małą.
Z Jugosławią też się w ogóle bijemy? Kurwa, my naprawdę się bijemy z każdym. Dobra ta, że mam 300 konwoi i mogę jakoś tam sprowadzać tymi konwojami w ogóle rzeczy. Włochy padają, Wenecja idzie do spanka. Widzę, że mi się manpower skończył. Dostałem jakąś dywizję z czapy, dobra, niech będzie do Misty idzie. Nie wiem po co mi tu dywizja Holandii, ale... Panowie, do środka, biec tam. Takim pędzikiem, że to szok wchodzicie. Ja nie mam po prostu ludzi, nie? Obowiązkowa służba w takim razie, bo... Jugosławia upada elegancko, a Włochy kiedy upadną? Też im coś... Palermo. Mu ziomo to myszko, Palermo. Tu się w ogóle front tak zesrał, że już nie wiem kto jest kim i kto z kim walczy. Naprawdę, tu się wszystko tak posrało. Nie wiem co jest, co z kim, po co i dlaczego. Okej, okay, układ Wiedeń, co tu się wydarzyło? A koniec wojny! Królestwo Zjednoczone dostało całą Hiszpanię, oczywiście za pomoc. Dostali też północną Afrykę. Ja dostałem tutaj mały taki przedsionek swój, ale tak ponadto to nic więcej. Francja dostała oczywiście praktycznie całe Włochy. Nawet USA skapło się kawałek tutaj Chorwacji. Ja oczywiście przyjąłem całe Bałkany, no i za wkład całe Niemcy i właściwie tyle. Pozdrawiam z rodzinką. I teraz przyszedł moment na największą zadymę tu w mieście, to znaczy trzeba pokonać Rosję. No i będzie na pewno grubo, mi się wydaje. No i tak naprawdę puszczamy na tym etapie plan i tyle. I wydaje mi się, że tak naprawdę mogę już puścić plan. Brakuje mi artylerii P-Punk, czy jakkolwiek się to czyta. A bo ja jej w ogóle nie robię. No to dlatego brakuje. Weźmy sobie, uzasadnijmy cel może na Litwę. Żeby to głównie przez to, żeby po prostu jeszcze poszerzyć front. Ponadto Litwo, ojczyzno moja. Przecież to od zawsze było polskie, więc... Chyba nie ma co tu więcej gadać. Usuńmy w ogóle wszystkie skrzydła. Zróbmy inaczej, od nowa wszystko. I od razu myślę, że... Łotwa. Cyk, 20 tysięcy. Broni, super. Dobra. I teraz myślę też, że... Od razu Estonia. Że zatrzymywać się nie będziemy. Trzeba wprowadzić dla dobra cybernetyczną tutaj technologię. Okej. Zajebiście, jeszcze okrążyłem im kilka dywizji. W ogóle żaden kraj mnie nie lubi. USA mnie nienawidzi, tu w ogóle nikt mnie nienawidzi. W ogóle Francja mnie nienawidzi, tu nikt mnie... Wszyscy mnie nienawidzą. Za to, że sobie chodzę i podbijam te kraje wszystkie. No ale trudno. Hate is 'cause they ain't us. Exactly. They hate us because they ain't us. Dobra, też nie ma co czekać, także podbijamy przeciwników. A, wali mnie z frakcji. Aha. Dobra, Estonia kapituluje. A Dania? Jak tam relacje Danii ze światem? Średnie, więc może byśmy zajęli Danię. Tylko czy my się tu przebijemy w tej Danii? Zobaczymy. Okej, okay, mamy cel wojenny. Nikt, widzę, nie chce interweniować w tej wojnie. To mi się bardzo superańsko podoba. Wchodzimy jak do siebie, mam nadzieję. ZSRR oczywiście dołącza do frakcji Dania, do frakcji ZSRR. Tu musi być wsparcie lotnicze. Tu musi być wsparcie marynarki. Szwecji nie zaatakujemy niestety. Finlandii moglibyśmy zaatakować, tylko nie mam dostępu. Danii mówimy dobranoc, chyba. Jak najbardziej. Żegnamy Danię. No i tak jak mówiłem, Szwecji niestety, Danii, Szwajcarii nie zaatakujemy. Grecji też nie zaatakujemy. Turcja! Ale se spokojnie tu siedzą, chłopaki. W takim razie Turcja, wydaje mi się. Dobra, zobaczmy czy potencjalni wrogowie... A dupę, raczej nie powinni jechać. No my wjeżdżamy do środka, zajmujemy sobie Turcję, później Irak. Zasoby ludzkie tylko mi się kończą i to nie jest fajne. Pancernik, niszczyciel do piachu. Te bombowce morskie to są takie bestie. Kolejne. Ty, wystarczy bombowce morskie wysłać nad morze i... To by się spodziewał, że takie efekty tutaj. Okej, okay, umiemy już w desant, super ocko, to teraz drugi desant. Mamy porcik, też super, no i raczej GG. Kolejny,
Kolejny statek. Ja dole, kiedy bombowce są mocne w ogóle morskie. W porównaniu do innych to jest taka niebo, a ziemia, że szok. Do jakichś innych samolotów, które wysyłasz. Nie wiedziałem, myślałem, że jak wyślę normalne samoloty, to git jest też. Ale to widzę, że wystarczy bombowce morskie, jeżeli nie ma tego, nie? Jeżeli przeciwnik nie lata samolotami, to wystarczą bombowce morskie. Dobra, Kirk ma przygotowany plan już, czy nie? Szacowano wartość planu. No tak średnio, ale dobra, pójdźmy. Do przodu, panowie. Na Rosję. Ciach. Kolejne dwa krążowniki. Kolejne. Dajcie spokój, rozpieprzam tymi bombowcami po prostu całą flotę rosyjską. Ja już tu na Iran. Na Irak zaczynam uzasadniać cel wojenny. Turcja upada. Kto by się mógł spodziewać, jak to mówią. A to ci niespodzianka. A wycofajcie się z portu. Świetny pomysł, panowie Turcy. Jeden z lepszych w ogóle. Może Evelyn podzielimy na dwa. Wrócimy tu Smashera. I zaatakujemy Iran. Znaczy zaatakujemy. Pomożemy im wprowadzić cybernetyczną technologię do kraju. Pięknie, ale te bombowce morskie. O Chrystusie Nazarejski. I co, jakbym ja wiedział, że bombowce morskie tak działają, to już bym... Zobaczcie, co tu się dzieje. Oni nie mają floty już. Oni normalnie, legitnie nie mają zaraz floty. Zaczynam jakąś tam flotę w ogóle mieć. To jest też... To będzie chyba istotne na później, tak mi się przynajmniej wydaje. Potencjalni wrogowie. Niby tak. Ale może dołączą do Kominternu. Jest, do Kominternu dołączyli. Czyli nie, na szczęście nas Królestwo Brytanii nie zaatakuje. Tutaj sobie do Smashera przeniesiemy wszystko. No i od razu myślę, że Iran się jakoś tak dziwnie coś komentował tą wojnę. Irak pokonany, ale Iran coś miał takie głupie komentarze ostatnio dotyczące tej wojny. Bardzo mi się nie podobały, także chciałbym po prostu przedyskutować, co tam się wydarzyło. Dlaczego Misty nic nie robi? Jej jednostki nic nie robią. Stoją se tutaj, w tych górach pieprzonych. O co chodzi? Stoją w górach, k***a. No wytłumaczy mi ktoś? Czemu jednostki Misty stoją w tym miejscu? Nie kumam tego. Oj, Wielka Brytania mi wy... Do czego oni Iran nie dołączył do tego. Musimy uważać na tą wojnę z Wielką Brytanią. No nie możemy podbić Iranu, a? Arabię Saudyjską może? Odłączyli do Kominternu, super. Czyli mają wojnę ze wszystkimi. Czyli elegancko. Wow! ZSRR straciło 6,5 miliona na walce ze mną? Przecież oni prawie w ogóle nie puszowali. Arabia Saudyjska upadła. Wydaje mi się, że Jemen. Jemen to jest chyba najgorszy kraj świata, łącznie z tym Omanem. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak zainterweniować i pomóc im zrozumieć, co się dzieje. Czy oni mają coś w ogóle ciekawego u siebie? Nie wiem, po co ja to przyjmuję, ale dobra, chodźmy tam. Iranu nie zaatakujemy, bo zaatakuje nas Wielka Brytania, a tego aktualnie po prostu nie chce. Myślę, że Jemen nie dołączy do niczego innego, jak Kominter również, więc nie ma co. Nawet nie wycywałem sojuszników, ale oni i tak mają w sumie wojnę ze wszystkimi. Oman pada, a to oznacza, że słyszałem na mieście, są takie słuchy, że Jemen to jest, oni tam jeszcze kamieniami się rzucają, a my już mamy srebrne ręce i milion innych rzeczy, także no chcemy im pomóc po prostu, dobra. Okej, dołączyłem do Kominternu, super, także raczej już po niej. Jemen upada. No i ten Iran mnie swędzi strasznie w ogóle. Strasznie mnie swędzi. Szkoda, że ma gwarantowaną niepodległość. Naprawdę szkoda. No kurde, no nie da się przepchać tej Rosji. To jest zadziwiające, ale Rosja po prostu nie idzie do przodu na Hama. I czejcie, ona używa jako tako mózgu. Jako tako, bo 6 milionów ludzi straciło, ale wiecie, o co mi chodzi. Oni normalnie używają teraz mózgu w tej grze. No co jeszcze możemy zrobić? Desant. Raczej na Japonię wątpię z moją flotą. Chociaż już taka wcale mała nie jest, ale... Są 84 statki, ale nic poważnego. Teraz robię te lotniskowce. Lotniskowce są takie OP. I co? No, na Japonię bym wjechał albo coś w tym stylu. O, tu się coś udało zatopić. Super, konwoiki. Super, aśnie. Moje 5 statków. F***a. Ale se popływałem. Pierdol dostałem, nie chce mi się już. Już nie pływam tam.
Może tutaj, możemy tu płynąć. Jest. Ile? Nie, nic nie pływamy. Ta Japonia ma jakąś chorą flotę. Dobra, ja bym się udał w ogóle na tą wyspę tutaj. Przetransportował moje wojsko. Też proponuję wysłać tu wojsko i ich rozkwasić. Infrastruktura 2. Wybitnie. Pierwsza solidna flota nam się szykuje zaraz. Zaraz wam pokażę. Chłopie, co tu się nie dzieje? Patrzcie to, patrzcie jaka flota. Kolejne te lotniskowce. Royce'em już widzę, że zaraz desant będę mógł wykonywać, także przypiszmy sobie do Royce'a żołnierzy. Jeżeli chodzi o coś takiego tutaj, co się dzieje, to ja sobie chyba podziękuję, wiecie? Gdzieś musimy w inne miejsce iść. Sami musimy wykonać desant tutaj, bo to inaczej będzie katastrofa. 8 niszczycieli straconych, cholera jasna, sporo. Ale desant robimy. Wielka Polska znowu w formie. Myślę, że osłona desantu jest całkiem przyzwoita. Myślę, że przeciwnik się nie spodziewa akurat takiego desanciku. No nie spodziewał się kompletnie. I to dobrze, bardzo dobrze. Później tutaj bazy sobie jakieś tutaj, bazy lotnicze trzeba tutaj stworzyć i będzie mega, mega w porze, nie? I od razu ja tu przysięgam, nie? Ja tu od buta buduję bazy wojskowe. Baza lotnicza. A, nie mogę. Dawaj. A, bo to ja odzyskuję to jako Filipiny? Ale k***wa głupie. Ale to jest bez sensu w ogóle, że ja to jako Filipiny odzyskuję. Co za głupota w ogóle. Żebym ja teraz w ogóle nie mógł sobie zbudować, bez sensu, bo tak bym sobie bazy zbudował, oni mi w ogóle nie chcą dać tego. Dobra, no wjeżdżamy, odzyskujemy Filipiny. Szkoda, że to nie są moje tereny, ani nie mogę ich poprosić, żeby mi oddali, no bo to też takie głupie jest. Okej, ci już mogą w ogóle desant robić, tylko muszę się tu przemieścić. O, uzyskałem dominację chwilową, to ciekawe. O, czekaj, mam przewagę. Desant, k***a, szybko! Desant! Lecimy szybko z desantami w ogóle. Dwa desanty lecą. Mamy przewagę. Mamy też bomby jądrowe. Konkretnie to nawet 77 bomb jądrowych. Lepiej być nie może. Jo pierd*** się dzieje, ty. Okej, kolejny przystaneczek i to jest mój przystanek w końcu. Nie wiem czy wiecie, ale Tajwan był polski. W ogóle. Zajebiście. Baza lotnicza. Normalnie, chłopie. Baza lotnicza. Czaić czasze? Patrz teraz co się dzieje. Pięknie! Pancernik cały. Zatopiony, tak jest. Co tu się dzieje? Cio. Wystarczyło jedna pieprzona baza morska, żebym z 4 lata wcześniej już ich po prostu pokonał, nie? Wystarczyła jedna baza, ale Filipiny no... Miałem k***a z 7 IQ. Dobra, gotowi. Gotowi na desancik. Natomiast mam nadzieję, że przeciwnik nie jest gotowy. Tak jest, to trochę przypał. Jest dobrze. Dawaj, panowie. Tylko powstrzymaj tu. Ciach. Dobra, no rozłazimy się. Kolejny krążownik. Mogę już tu bazę wojskową, super. Zaraz 10 poziom tu będzie w całej Japonii baz wojskowych. Właściwie to jesteśmy w Chinach. Ja uważam, że powinno w ogóle więcej tego. Więcej Amerykanów przyjść, żeby mi tylko wszystko pierdolić. To też by było dobre. Bo tak trochę mało jest. Dobra, udaje nam się troszeczkę walczyć w tej Japonii, ale też Japonia upada generalnie, więc ciężko się temu dziwić. ZSRR o dziwo nie da się ruszyć. Nie da się tego gówna ruszyć. Cokolwiek bym nie zrobił. Chyba wchodzimy jak do siebie. Desanty też mogę puścić. Tyle, że nie mamy tutaj dominacji. Japonia upada. Dobra, państwo chińskie otrzymało Japonię. Jak coś, ja otrzymałem to. I wziąłem sobie tylko ten region, żeby mi było teraz łatwiej. Podbić Rosję po prostu. Bomba atomowa na Moskwę. A ze dwie jeszcze rzucę. Tu też możemy z bombkę. Co nie jak tak. Ciach. To jest prosta piła, nie możesz się przebić? Bombeczka. Tu jakieś dywizje zamknięte. Cholera, długa ta wojna. Wszystko laguje. Strasznie laguje. Ile jeszcze? A, Rosja już upada. Jeszcze jeden punkt. 24 miliony stracone. To sporo.
Dawać jeszcze. Łe, 5%? Przed chwilą było k***a 1. Dobra, jeszcze 1%, no proszę, bo ta wojna to już jest naprawdę katastrofa. Nie mam już nic, nie chce mi się czekać, aż to się uzupełni, no. 1%, panowie. Po prostu idźcie do przodu, proszę, no ktoś musi się przebić z 5 prowincji. To dziwne, że w ogóle Rosja zdąży skapitulować jeszcze przed tym, jak... Jak dojdziemy do Moskwy, ale... To już jest 52, już mi się naprawdę nic nie chce robić. Moje dywizje już robią naprawdę randomowe gówno. 1%, no już nie mam ludzi, ekwipunku, nic nie mam, proszę. Koniec! Cybernetyczna Polska po raz kolejny zwycięża. Udało się. Więc generalnie tak, Imperium Rosyjskie to nasz Reichskommissariat, czyli państwo marionetkowe. Republika Białoruska tutaj na wskutek prośby Zjednoczonego Królestwa i Francji została uwolniona. Tak samo została uwolniona Republika Ukraińska. Imperium Turcji zostało naszym Reichskommissariatem. No i co, czy coś jest jeszcze więcej do dodania? Oprócz tego, że mi się nic więcej nie chce już? Chyba nie. Tak wygląda wielka cybernetyczna Polska, zarządzana przez największego polskiego Polaka, Keanu Reevesa, żonego Silverhanda. Jeżeli podobał ci się odcinek, to możesz zostawić lajka, subskrypcję i wpaść na giga. Ultra szefowy wiedźmisko, cyberpunkowy i teraz i chojowy pewnie. Discord na świecie, czyli wielkie redania, a my widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia.